Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie dotyczącym ochrony zdrowia na terenie powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Proszę Państwa, dziś ponownie o profilaktyce, bo jednym z priorytetów, jaki sobie postawiliśmy, nagrywając te programy dla Państwa, jest przekazywanie Państwu najnowszych, najważniejszych informacji dotyczących nie tylko służby zdrowia, ale przede wszystkim naszego zdrowia i związanym z tej profilaktyki, aby uniknąć ciężkich chorób, powikłań, a nawet śmierci. Dziś, proszę Państwa, chciałbym się zwrócić przede wszystkim do kobiet, ponieważ chciałbym omówić dzisiaj problem, jakim jest rak szyjki macicy i związany z tym program profilaktyczny w tym kierunku. Proszę Państwa, rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet. Niestety każdego roku ponad 3000 kobiet zapada na tego typu nowotwór, a około 1500 umiera niestety z tego powodu. Dlatego też, proszę Państwa, od wielu lat realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy poprzez wykonywanie badań cytologicznych. Proszę Państwa, jako województwo łódzkie i myślę i cały kraj, niestety nie przykładamy dużej wagi do profilaktyki, również do tej profilaktyki, jeżeli chodzi wirusa HPV, czyli wirusa ludzkiego brodawczaka. Proszę Państwa, z tego programu mogą skorzystać bezpłatnie wszystkie kobiety pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w przeciągu ostatnich 3 lat nie realizowały tego badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w wyjątkowych przypadkach, gdzie są jakieś obciążenia genetyczne bądź choroby w przeciągu 12 miesięcy. Proszę Państwa, gdzie możemy to zrealizować? Przede wszystkim możemy to zrealizować w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a tak naprawdę w poradniach ginekologiczno-położniczych. Badanie jest to bezpłatne, nie trzeba, drogie Panie, żadnego skierowania. Należy udać się do jednego z punktów, które mają podpisane umowy na tego typu badania, a mianowicie na pobranie wymazu z szyjki macicy, który oceni stan zdrowia pań. Jeżeli chodzi o nasz powiat i nasze miasto, obecnie realizuje takie świadczenie 5 podmiotów, w tym nasze Tomaszowskie Centrum Zdrowia w poradni ginekologiczno-położniczej na ulicy Jana Pawła II. Czas oczekiwania, proszę Państwa, na tego typu badanie, w ogóle na wizytę u ginekologa, wynosi obecnie między 3 a 4 tygodnie, jeżeli chodzi o Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Ponadto jeszcze realizowany jest w gminie Będków i w gminie Inowłódz i Rzeczyca. Tak więc serdecznie Panie zachęcam do tego. Jak wygląda proces tego badania, tej profilaktyki? Zgłaszacie się Panie do jednej z wybranych poradni, tam zostaje pobrany wymaz i oczekujecie Panie na wyniki. I lekarz ocenia, mając już te wyniki, czy zaszło coś podejrzanego, niebezpiecznego w Państwa organizmie. Jeżeli nic się nie dzieje, wyniki są prawidłowe, zleci kolejne badanie profilaktyczne po okresie 3 lat lub w tych wyjątkowych przypadkach po okresie 12 miesięcy. Jeżeli, proszę Państwa, jeżeli wyniki będą niewłaściwe, wtedy lekarz zleca tak zwaną pogłębioną diagnostykę poprzez badanie koloposkopowe, czyli badanie już takie szczegółowe szyjki macicy, i wtedy również w tym wyniku, ocena tego wyniku będzie powodowała to, czy dalsza będzie wymagana hospitalizacja bądź leczenie ambulatoryjne, czy też wyniki okażą się jednak prawidłowe po tej diagnostyce pogłębionej. I tak jak w poprzednim przypadku, będzie to okres co najmniej 3 lat do kolejnego badania albo w wyjątkowych przypadkach 12 miesięcy.
Proszę Państwa, mimo że to badanie profilaktyczne, ten program profilaktyczny skierowany jest do konkretnej grupy osób, konkretnej grupy w przedziale wiekowym, zachęcam Panie do badania cytologicznego każdego roku. Każdego roku u swoich lekarzy ginekologów, bo proszę Państwa, profilaktyka jest najważniejsza i to ona pomaga unikać nam bardzo groźnych chorób, które niekiedy, proszę Państwa, niestety kończą się śmiercią pacjenta. Kontynuując wątek zakażenia HPV, można, proszę Państwa, powiedzieć, że wreszcie w ramach ogólnokrajowej, narodowej strategii onkologicznej zostało wprowadzone do darmowych, nieodpłatnych szczepień szczepienie przeciwko HPV. Ministerstwo Zdrowia od 27 maja uruchomiło specjalny, dedykowany naszym dzieciom, naszym wnukom program szczepienia przeciwko temu groźnemu ludzkiemu wirusowi brodawczaka, w skrócie HPV. Ten program, proszę Państwa, będzie skierowany do dziewcząt i chłopców również w wieku 12 i 13 lat, czyli w roku 2023 będą to roczniki 2010 i 2011. Będzie, proszę Państwa, można zapisać się, jak to przy większości badań profilaktycznych, za pośrednictwem trzech kanałów. Kanału internetowego, czyli internetowe konto pacjenta, jeżeli takowe Państwo posiadacie, w zakładce profilaktyka. Drugim kanałem dostępowym do tego badania, do tej profilaktyki, jeżeli chodzi o nasze dzieci, jest ogólnopolska infolinia pod numerem 989, która działa 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 20. Tam takie zlecenie możemy zlecić i zostanie wytypowana najbliższa poradnia, jeżeli chodzi o miejsce naszego zamieszkania, bądź wybrana przez Państwa. I trzecim, wydaje się najłatwiejszym, prawda, jest zgłoszenie się do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, do naszego lekarza rodzinnego, który zleci takie szczepienie, proszę Państwa. A jeżeli chodzi o powiat tomaszowski, szczepienia będzie, na tą chwilę będzie wykonywało, a nawet wykonuje 8 podmiotów medycznych, w tym 5, jeżeli chodzi o Tomaszów Mazowiecki. Są to poradnie na ulicy Bohaterów 14 Brygady, Dzieci Polskich, Barlickiego, Mireckiego i Fabrycznej. W tych właśnie poradniach będzie można skorzystać z porady lekarskiej i szczepienia naszych dzieci. Przypomnę, z rocznika 2000 i 2001, jeżeli chodzi o ten rok. A jeżeli chodzi o powiat tomaszowski, to na tą chwilę w Smardzewicach, w Inowłodzu i w Rzeczycy. Tak więc, proszę Państwa, serdecznie Państwa zachęcam, jeżeli widzicie taką potrzebę, ażeby swoje dziecko zaszczepić, możecie Państwo zgłosić się, czy to do tych wybranych placówek, które myślę, że z każdym dniem i tygodniem będą powiększać się, ponad te, o których dziś Państwu powiedziałem, jak i poprzez te dwie inne formy zgłoszenia. Program jest cały czas aktywny, tak więc proszę Państwa, bardzo zachęcam, bardzo polecam. Ostatnim tematem, którym chciałbym dziś poruszyć, również dotyczy profilaktyki, o której mówię co miesiąc, bo ponieważ co miesiąc jest nowy harmonogram dla województwa łódzkiego, a mowa tu o profilaktyce raka piersi. Również w tym miesiącu, w miesiącu czerwcu, do powiatu tomaszowskiego zawitają mammobusy, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i będą czekały na Państwa w wyznaczonych dniach i godzinach. A mianowicie, proszę Państwa, już najbliższego 12 czerwca przy tomaszowskim Kauflandzie od 9 do 17. Kolejnym dniem będzie to 19 czerwca przy Zespole Szkół w Wiadernie, również w godzinach od 9 do 17. Również tego samego dnia przy Arenie Lodowej w Tomaszowie od 14 do 16, czyli te osoby, które, prawda, pracują, mogą się
udać w tym terminie późniejszym pod Arenę Lodową i w terminie 20 w dwóch miejscach, w Ośrodku Zdrowia w Spale od 9 do 17 oraz przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni, również w godzinach od 9 do 17. Na tą chwilę Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkania. Do widzenia.